Taka z siły 40 sekund pani dojechał odrobiła. Ale ci się nie było ważne, co ja zrobię dojechał, tylko ważne, co zrobię dla swojej drużyny. I jestem bardzo zadowolona, że potrafiłam dać siebie wszystko dla swojej drużyny. Biegłam swoją piątkę, to naprawdę dla mnie w tym momencie nie jest ważne, ile sekund jest za mną Jochał czy ktokolwiek inny. To bardzo się zdziwiła Jochał z takiego obrotu sprawy. Trzeba zapytać Teresę. Nie rozmawiałeś. Widzieliśmy, że przyszła. No to ja tak samo. No pogratulowałyśmy. Ja jej dziesiątki, przepraszam, bo jeszcze nie miałam okazji. Ona mi dzisiejszego biegu na eksporcie. Forma jest dokładnie taka sama, jak była tydzień, dwa czy trzy temu. Jaka będzie pewnie za tydzień. Więc tego się nie obawiałam, ale fajnie, że w końcu nam warunki pojechały tak jak chcemy, w końcu się wszystko poukładało. Ja lubię na takich warunkach biegać, chłopaki świetnie na takich warunkach smarują, były naprawdę super, miałam sprzęt. Czy to ten bieg przywraca taką równowagę, spokój, daje trochę oddechu takiego spokojniejszego po tych nerwach na początku? No raczej spokojniejszego nic nie będzie, nerwy będą na pewno, bo 30 km to nie 5 km, no i trzeba będzie powalczyć mocno. Panie trenerze, warunki dla Justyny, warunki nie dla Justyny. Proszę powiedzieć, kiedy jej się najlepiej biega, tak jak jest teraz 8-7 stopni powyżej zera? No, klistrowa pogoda, to Justyna tą pogodę lubi. Na klistrowej pogodzie dobrze biega. Chłopaki umieją na tą pogodę przygotować narty. Tu nie ma takiej loterii jak przy zerowej temperaturze i padającym śniegu. Tam ktoś może trafić w smarowanie, a ktoś nie trafić, to bardzo mocno. I wtedy idzie loteria. Natomiast w tych warunkach co dzisiaj, no prawie wszyscy dobrze smarują i wtedy to dobrze przygotowany ten jest w czołówce.